To jest raport PCH24. Jacek Orzuk, witam Państwa. W dzisiejszym programie będzie o nowej zgryzocie izraelskiej bezpieki, o rejestrze oszczędności emerytalnych Polaków, a także o tym, dlaczego myśl o zbrodnia zwiększa ryzyko zachorowania na COVID. Zapraszam. Władze Izraela wstrzymały letnie wyjazdy uczniów do Polski, gdzie młodzież co roku zwiedzała miejsca związane z Holokaustem. Powodem jest brak zgody rządu Rzeczypospolitej na noszenie broni przez funkcjonariuszy ochraniających wycieczki. Polski rząd odmawia zezwolenia agentom Shin Bet na noszenie broni podczas pobytu w Polsce. MSZ mówi, że trwają rozmowy z Warszawą, napisał portal Times of Israel. Latem miały odwiedzić nasz kraj, jak czytamy, tysiące izraelskich licealistów. Widok wycieczek z tego kraju jest dobrze znany mieszkańcom Krakowa czy Warszawy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że trwają negocjacje z polskim rządem i że Polska jest zainteresowana dalszymi wyjazdami studentów z Izraela, dodając, że strona izraelska stara się umożliwić ich przywrócenie, podało izraelskie medium. Times of Israel doniósł również, lecz bez wdawania się w szczegóły, że już wcześniej zażegnany został spór dotyczący treści przekazywanych przybyszom w trakcie pobytu nad Wisłą. Do sprawy wyjazdów odniósł się również wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński podkreślił w Twitterowym wpisie, że dotychczasowa formuła odwiedzi izraelskiej młodzieży w Polsce umacniała negatywne stereotypy i mylne przeświadczenie o antysemityzmie Polaków. Na bazie dotychczasowych doświadczeń oceniamy, że młodzież izraelska często wraca z tych wyjazdów. Z z negatywnymi odczuciami wobec dzisiejszej Polski i Polaków. Postrzega nasz kraj wyłącznie przez pryzmat niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Nie zapoznaje się z całokształtem ponad tysiącletnich stosunków polsko-żydowskich. W zauważalnym stopniu izolowana jest od kontaktów z polskimi rówieśnikami, wyjaśniał. Wiceminister wskazał również, że uzbrojeni izraelscy ochroniarze w sposób arogancki zachowywali się wobec innych osób zwiedzających miejsca pamięci. No cóż, może i chodzili z bronią, ale przynajmniej nie budowali tu osiedli. Rząd chce stworzyć centralny rejestr wszystkich naszych emerytalnych oszczędności, również tych na prywatnych kontach. Właśnie opublikowano projekt zmian, pisze Gazeta Wyborcza. Chcemy, aby ludzie w jednym miejscu mieli informacje o wszystkich swoich produktach emerytalnych w systemie publicznym ZUS i KRUS, z firmą PPE, PPK oraz indywidualnych IKE, IXE i OFE. Tłumaczy cytowany przez gazety Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. To właśnie fundusz ma zarządzać nowym rejestrem pojazdów pojawiły się podejrzenia, że nowa baza to jednak ryzyko dla obywateli. Rząd uzyska wgląd także w prywatne oszczędności emerytalne poza systemem publicznym. Część osób zaczęła podejrzewać, że może to oznaczać ograniczenia w wypłacaniu minimalnych emerytur. Czytamy w gazecie. Bo dziś każdy, kto przepracował 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn, może ubiegać się o emeryturę minimalną i to nawet wtedy, gdy na swoich subkontach w ZUS uzbierał mniej niż najniższa emerytura wynosi. Różnice dopłaca budżet państwa. Dementuje wszystkie zarzuty, że po stworzeniu rejestru, państwo nie będzie dopłacać do emerytury minimalnej tym, którzy mają dużo prywatnych oszczędności w IKE czy XE, odpowiada Bartosz Marczuk i zaznacza, że przecież rząd zachęca obywateli, by sami oszczędzali na emeryturę, bo stopa zastąpienia w systemie publicznym ZUS będzie coraz niższa. Nie można więc ludzi karać za to, że oszczędzają, stwierdza cytowany przez medium wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Czyniąc bardzo odważne założenie, że gazeta wyborcza pisze prawdę, można zastanowić się, czy rejestr nie ma czasami posłużyć do realizacji znanego i lubianego scenariusza ofe-bis. Władze Chin wykorzystały aplikacje rządowe i kody zdrowotne, aby uniemożliwić setkom osób udział w proteście przed biurem chińskiego regulatora bankowego w Chengdu w prowincji Henan, gdzie zamierzali żądać zwrotu miliardów yuanów zainwestowanych, jak sugeruje Bloomberg, w coś, co może być jednym z największych oszustw finansowych w kraju. Od kwietnia, cztery banki w prowincji zawiesiły możliwość wykonywania operacji za pośrednictwem internetu i telefonów komórkowych. W rezultacie pracodawcy nie mogą m.in. wypłacać wynagrodzeń pracowników, a ludzie utracili dostęp do oszczędności. Odmówiono im zwrotu depozytów. Jak się okazuje, wspólny udziałowiec czterech banków był w zmowie z pracownikami tychże banków, starając się nielegalnie pozyskać środki publiczne za pośrednictwem platform internetowych. Śledztwo jest w toku. Władze ostatnio uniemożliwiły setkom osób, którzy, które, które planowały przyjazd do miasta, udział w proteście w stolicy prowincji. Nagle zmieniono im kody zdrowotne na czerwone, pozbawiono ich tym samym możliwości podróżowania władze. Stosują trzypoziomowy system kolorów kodów zdrowotnych w celu śledzenia osób, które mogły narazić się na zakażenie koronawirusem. Kolor czerwony oznacza najwyższy poziom ryzyka. Osobom, którym on się wyświetli w aplikacji covidowej, nie wolno udawać się do miejsc publicznych, korzystać z komunikacji i tak dalej. Dzieci takich osób nie mogą chodzić do szkoły. Bloomberg poinformował, że dwóch Chińczyków, z którymi rozmawiano powiedziało, iż natychmiast po przybyciu do Chengdu policja zabrała ich do lokalnej szkoły i nakazała powrót do rodzinnych miast. Czerwone kody miały pojawić się w aplikacji wszystkich tych, którzy mieli związek z jednym z czterech banków uikłanych w skandal i zgodnie z wymogami zaznaczyli, że planują podróż do stolicy prowincji. Działania te spotkały się z oburzeniem w chińskich mediach społecznościowych. Były redaktor Global Times, Hu Qijin, Przestrzegał na portalu Weibo, że lokalne kody zdrowotne powinny być używane wyłącznie do celów profilaktyki covid -owej. Jeżeli jakiś samorząd będzie próbował zapobiec przemieszczaniu się niektórych osób poprzez kontrolowanie ich kodów zdrowotnych w innych celach niż zapobieganie, zapobieganie zarażeniu, to będzie nie tylko wyraźnym naruszeniem zasad zapobiegania COVID-19, ale także zagrozi autorytetowi systemu i poparciu społecznemu. Napisał Hu, przestrzegając, że wyrządzi to więcej szkody niż pożytku. W zarządzaniu społecznym. Od końca maja setki osób miały protestować w centralnej chińskiej prowincji Henan, wzywając władze do zapewnienia zwrotu ich depozytów zamrożonych od 18 kwietnia. Nie ma wątpliwości, że obostrzenia covidowe i aplikacje z użyciem kodu zdrowotnego, skorelowane z systemem chińskiego kredytu społecznego, służą przede wszystkim do śledzenia i blokowania poczynań obywateli. Blokada protestu deponentów banków w środkowych Chinach, którzy chcieli jedynie odzyskać swoje zamrożone fundusze, klarownie pokazuje, do czego wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Brak zielonego kodu w aplikacji na smartfony oznacza brak dostępu do transportu publicznego, restauracji, centrów handlowych, i możliwości podróżowania po całym kraju. Zakładają nam cyfrowe kajdanki, komentował jeden z deponentów w prowincji Sichuan. Rząd prowincji Henan, Narodowa Komisja Zdrowia i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego nie odpowiedziały na prośby o komentarz. Ciekawe, czy działania antyepidemiczne prowadzone przez ostatnie dwa lata w krajach zachodnich były także testem na okoliczność niewypłacalności różnego rodzaju instytucji finansowych. Resort aktywów państwowych bada zainteresowanie polskich firm odbudową Ukrainy po wojnie. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w naprawie wojennych zniszczeń mogą wpisać się do specjalnie przygotowanego formularza. Ministerstwo ma także przygotować raport poświęcony temu zagadnieniu. Mamy rozeznanie w jaki sposób spółki Skarbu Państwa widzą możliwość zaangażowania się w proces odbudowy Ukrainy, który przed nami. Chce również uwzględnić w nim podmioty prywatne, by nasza propozycja była możliwie pełna. Mówił wicepremier Jacek Sasin, jak poinformował minister aktywów państwowych, kiedy raport na temat udziału polskich podmiotów w odnowieniu gospodarki wschodniego sąsiada zostanie przygotowany, nastąpi etap konsultacji ze stroną ukraińską, tak by odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom naszych sąsiadów strona ukraińska jest otwarta na naszą propozycję w odbudowie swojego kraju, chętnie widziałaby udział naszych firm, za którymi stoi polski rząd, wskazał wicepremier. Pod koniec maja Sasin informował, że Polska przygotowuje własną ofertę dla ukraińskich partnerów dotyczącą odbudowy. Przygotowujemy taki materiał, który jest syntezą pewnych możliwości spółek Skarbu Państwa i ich know-how, komentował. Zapowiedział ponadto, że uruchomiona będzie również specjalna platforma cyfrowa, która ma pozwolić prywatnym firmom przesyłać swoje oferty do Dotyczące odbudowy Ukrainy. Wybiegając w przyszłość, można zastanowić się, czy z odbudową Ukrainy będą kojarzone w pierwszej kolejności raczej jednak polskie przedsiębiorstwa czy osoba ministra Sasina. To był raport PCH24. Dziękuję Państwu za uwagę i jak zwykle przypominam o możliwościach wsparcia naszego kanału. Do zobaczenia.